Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już po raz 24 przyznał tak zwane zielone czeki, czyli nagrody dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Podczas tegorocznej gali z okazji Dnia Ziemi wręczono 6 zielonych czeków oraz tyle samo dyplomów uznania. Zielone czeki to nagroda, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje nieprzerwanie od 1994 roku. W tym czasie doceniono działalność ponad 250 osób oraz zespołów, a wysokość nagród przekroczyła 2 miliony złotych. Z roku na rok to grono osób, no tutaj można powiedzieć śmietarki ekologicznej, się bardzo powiększa. Ja to podaję przykład, proszę spojrzeć historycznie na laureatów. Pan profesor Tomasz Pieczykowski, pani doktor Krystyna Kubica, pan redaktor Maciej Bekes, komendant Anna Peterko. No to są osoby praktycznie można powiedzieć publiczne. Opiniotwórcze. W tym roku przyjęto 38 nominacji, zgłoszonych m.in. przez przedstawicieli organizacji ekologicznych czy samorządowców. Pod uwagę brano także rekomendacje osób, które od lat działają na rzecz środowiska naturalnego. Kapituła konkursu, wyłaniając laureatów, jak zwykle miała twardy orzech do zgryzienia. Jakość tych wniosków, a przede wszystkim tematyka powodowała, że wytworzyły się 2-3 zespoły, które były dość zbliżone w swoim efekcie, stąd ucieranie poglądu i szukanie konsensusu, by rozstrzygnąć, nie było łatwe. Ostatecznie przyznano 6 dyplomów uznania i 6 zielonych czeków. W kategorii działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych nagrodę otrzymał Patryk Białas, kierujący kampanią Czyste Powietrze na Śląsku i w Katowicach oraz Alarmem Smogowym. Jestem bardzo szczęśliwy, zaskoczony i szczęśliwy, jeszcze bardziej zmobilizowany do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza. W kategorii edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży zielony czek przyznano zespołowi Anna Sobańska, Krystian Biłek i Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej Arka. Chodzi konkretnie o akcję Listy dla Ziemi, którą kontynuujemy już od 5 lat. Ta nagroda jest za ubiegłoroczną akcję. W tym roku właśnie dopiero co wróciliśmy z trasy inauguracyjną, która zresztą trwa. W tym roku odbywa się w ramach tematów właściwie dwóch, prawidłowej gospodarki odpadami i niskiej emisji. Na liście tegorocznych laureatów zielonych czeków znalazł się także zespół Marek Teryszkiewicz, Piotr Sobieraj i Anna Sobieraj w kategorii Programy i akcje proekologiczne, zespół Jacek Betleja, Radosław Gwóźdź, Szymon Bełch w kategorii Prace naukowo-badawcze oraz Czesław Tyrol w kategorii Publicystyka ekologiczna, a także profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kotowicz, który otrzymał nagrodę specjalną.